wyborach. No, rządząca ekipa zdawała sobie chyba sprawę, że wynik ma już właściwie przesądzony, a zatem jeszcze przed wyborami widać było, że żadnego pośpiechu, jeśli chodzi o realizowane inwestycje, nie ma. Jest 26 października. Podobno teren parku został już przekazany inwestorowi i miał się rozpocząć pracę nad modernizacją tej zachodniej części naszego parku, czyli bażanciarni. No, jedną z inwestycji ma być budowa tutaj zalewu. Ja szczerze mówiąc nie wiem, skąd to się wzięło, że wśród żaran jest tak żywe wspomnienie czegoś, co istniało bardzo krótki czas, czyli tego zalewu z kajakami, z jakimiś tam rowerami wodnymi podobno. No tutaj Niemcy, wiedząc, że jest to teren zalewowy, tak, mamy tutaj żarkę, która została w 1959 roku przykryta, jest pozostałość w postaci mostku, no i Niemcy po prostu tutaj mieli lodowisko zimą. Zimą ten teren po prostu zapełniał się wodą, no i kiedyś zimą było zimno, a zatem tutaj się ślizgano. Po wojnie, no, na zdjęciach z lat 60. w tym miejscu jest plac zabaw, a nie żaden zalew. Także ja jestem bardzo, bardzo sceptyczny wobec tej inwestycji, ponieważ, no cóż, widzimy tutaj ruchliwą aleję Jana Pawła II. No nie wiem, czy to będzie fajne miejsce do odpoczynku przy tym hałasie, przy tym ruchu samochodowym. No i pojawi się oczywiście niestety następny problem, czyli utrzymaniem tutaj czystości. No to widać po stawie cegielnianym przy Ludowej. To jest ciągle nierozwiązany problem. Szkoda. Szkoda, że na ten staw pieniądze są, a na modernizację, co ja mówię, modernizację, odbudowę domku winnego początkowo pieniędzy, co ciekawe, nie było. No na szczęście ma być także odbudowany. No miejmy nadzieję, że z pieczołowitością, z zachowaniem stylu, no a co do jego przeznaczenia, no i znowu ten problem, że nie ma pomysłu. No ma być jakaś kawiarenka i tak dalej, no ale patrząc na tą przy wschodniej części parku, tą kawiarenkę w pawilonie muzycznym, nie wróżę temu dużego tutaj sukcesu. No cóż, no parę lat temu rzuciłem pomysł, żeby w tym domku winnym była stacja wyciągu orczykowego, takiego demontowalnego. No i w jednej z koncepcji zagospodarowania tej części parku ten pomysł został wykorzystany, ale no cóż, następni projektanci, następna ekipa ma, powiedzmy, swoje pomysły. No cóż, no miejmy nadzieję, że w końcu się to rozpocznie, ta rewitalizacja tej części parku, bo to ona jest potrzebna. Natomiast no, o efekt to ja się niestety nieco obawiam. Dziękuję za uwagę.